Czy potrzebna jest przerwa? Tak, nie, już poradzimy sobie. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. O ustawie budżetowej na 2013 rok mam wrażenie, że powiedziano już chyba wszystko. Obrzucono ten budżet wszystkimi możliwymi epitetami i przyznam bardzo celnymi określeniami. Jedno z nich dzisiaj bardzo celnie przedstawiła pani poseł Szydło, nazywając ten budżet, przepraszam, bańką. Bardzo mi się to spodobało, pani poseł. Ja to rozwinę, powiem faktycznie, ten budżet jest tak kruchy, jak taka choinkowa bombka. Wystarczy ścisnąć i pęknie. To oczywiście budżet stagnacji, wegetacji, która absolutnie nie pozwala na to, aby polska gospodarka się rozwijała. Ale to wszystko już było bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie omawiane w pierwszym czytaniu ustawy budżetowej. Ja naprawdę nie widzę żadnej potrzeby, aby po raz kolejny o tych założeniach, wskaźnikach danych mówić, dlatego że przecież pan premier i pan minister wszystkich tych uwag bardzo uprzejmie, przyznam, wtedy w pierwszym czytaniu wysłuchał, no ale jednym uchem je wpuścił, drugim wypuścił. Nic z tego absolutnie nie wynika. I tak jak co roku w sposób taki absolutnie bezrefleksyjny potraktował Wysoką Izbę, Sejm, posłanki, posłów, Komisję Finansów jak maszynki do głosowania. Twierdząc, że nikt inny, tylko to właśnie pan minister ma jakąś receptę i patent na nieomylność. I dowodem oczywiście są głosowania na Komisji Finansów Publicznych. Ale my jako... Byłem. Jako klub ruchu Palikota tak łatwo się nie zniechęcamy. Dlatego składamy do projektu ustawy budżetowej 5901 poprawek. Chcąc zrealizować nasze obietnice wyborcze, bo takie jest nasze prawo. Próbujemy to robić w sposób cywilizowany, składając odpowiednie projekty ustaw. Ponad 70 projektów ustaw Ruch Palikota w tej kadencji Sejmu złożył. Niestety żadna z tych ustaw nie zyskała akceptacji Wysokiej Izby. Nie da się w ten sposób. Spróbujemy zrealizować to przy pomocy poprawek. Pierwsza grupa poprawek w ilości 5899 sztuk dotyczy Funduszu Kościelnego. Umówię tylko jedną z nich. Z części 43 Wyznania religijne oraz mniejszości etniczne i narodowe proponujemy zdjąć kwotę maksymalną do określonej w poprawce numer 1 70 788 tysięcy i przeznaczyć tą kwotę na utworzenie nowej rezerwy celowej, finansowanie zabiegów in vitro. Jedna taka poprawka na 12 tysięcy złotych to jedno istnienie ludzkie, to szansa na jedno ludzkie życie. Jedna taka poprawka to jeden etat kapłański finansowany z budżetu państwa. Państwo na Sejmie, a wcześniej na Komisji Finansów, musicie rozstrzygnąć, co jest dla was ważniejsze i czy premier polskiego rządu, Donald Tusk, dotrzymuje słowa, bo to on, a nie ja. To pan premier obiecał z tej mównicy sejmowej rok temu, że zlikwiduje Fundusz Kościelny, a wy proponujecie po raz kolejny przeznaczyć na ten fundusz kwotę ponad 94 milionów złotych, grając nam wszystkim po prostu na nosie. W tej sprawie naprawdę nie chodzi o te skromne 94 miliony złotych. W tej sprawie chodzi o zasadę, chodzi o wybór. Jeden etat kapłański finansowany z budżetu państwa, jedna szansa na jedno ludzkie życie. W drugiej poprawce, w części 29 Obrona Narodowa, proponujemy ograniczenie wydatków na ordynariat polowy Wojska Polskiego z przeznaczeniem kwoty
tej kwoty na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą dofinansowanie kosztów nauczania przedmiotu wychowanie seksualne. I ostatnia nasza poprawka, poprawka trzecia, dotyczy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w części, część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi o finansowanie nauczania religii w szkołach publicznych. Proponujemy, aby kwotę 1 000 000 000 zł zdjąć z tej subwencji i przekazać ją na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą dofinansowanie kosztów nauczania przedmiotu wychowanie seksualne. Ta kwota wynika z informacji, którą otrzymaliśmy z Biura Analiz Sejmowych w dniu 2 sierpnia. Koszty nauczania religii w szkołach publicznych wyniosły w 2011 roku 1 343 921 000 zł. Ta kwota jest oczywiście mniejsza, podobnie jak kwota dotycząca Funduszu Kościelnego czy Ordynariatu Wojska Polskiego, dlatego że my, trzymając się regulaminu i procedury, uważamy, że musimy dać czas i Wysokiej Izbie, i Senatowi na to, żeby konkretne regulacje prawne w tej sprawie weszły w życie. Dlatego proponujemy, aby te instytucje były finansowane tylko w pierwszym kwartale 2013 roku i równolegle z tym moim dzisiejszym wystąpieniem informuję, że za chwilę złożymy stosowny projekt ustawy do laski marszałkowskiej. Rozpoczniemy oczywiście od Funduszu Kościelnego ponowienia tej inicjatywy, bo informuję, że ten projekt, mimo zapowiedzi premiera, głosami Platformy Obywatelskiej, PiS-u, Solidarnej Polski, niestety został na Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odrzucony. Dlatego do tego pomysłu wracamy. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję i jeżeli można przekazać te wszystkie poprawki. Czy one są ponumerowane? Tak, poprawki są ponumerowane i w kolejności ułożone. Ułożone. Całość nie wierzę się przewrócić. To teraz tą, bo to będzie. Nie, to może na ten drugi stół, dobrze? Od razu. Tak, tak. Na który? Mój będzie na tu, po prawej stronie. No to musimy tak. Już, panie marszałku, oczywiście ja rozmawiałem z Biurem Analiz Sejmowych i poinformowałem, że przekażę te poprawki również w wersji elektronicznej. Od razu się wytłumaczę, no przepraszam, że musieliśmy zmarnować trochę papieru, a dbamy o ekologię, ale niestety takie są wymogi formalne. Musimy zgłosić również te poprawki w wersji papierowej. I ostatnie. Te dwie oddzielne. Dziękuję bardzo.